Paweł Lończyk po meczu Anwil Włocławek BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Do przerwy wydawało się, że to prowadzenie jest niezagrożone, tymczasem no, naprawdę ostudzili wasze emocje, tak można powiedzieć, koszykarze z Ostrowa w drugiej części spotkania. No na pewno, wyszli dużo bardziej agresywnie na drugą połowę, zaczęli bronić bardziej agresywnie. Mieliśmy problem, już nie wyprowadzaliśmy tak dużo kontrataków, nie mieliśmy tylu okazji do tego, żeby zdobywać łatwe punkty. I ta gra nasza gra troszeczkę zwolniła. Johnson trafił kilka rzutów za trzy, ten wynik się zbliżył i do końca już było wyrównanie. To trener też na to zwrócił uwagę na konferencji prasowej, że ten zawodnik tak naprawdę w waszej taktyce nie było miejsca dla niego, żeby rzucał. Tymczasem po zmianie są 20 punktów. To problem z defensywą Anwilu, czy on po prostu umiał się odnaleźć w nowej rzeczywistości, w innej rzeczywistości? Wydaje mi się, że on się dostosował po prostu do naszej obrony. Wiedzieliśmy, że to jest tak naprawdę jedyny gracz, który kreuje całą grę dla zespołu z Ostrowa. Reszta graczy to są albo strzelcy, albo gracze zadaniowi, podkoszowi. I wiedzieliśmy, że Johnson to jest jedyny taki zawodnik kreujący grę. Dlatego też staraliśmy się utrudniać mu przede wszystkim to, że jak będzie penetrował te podania otwierające pozycje dla innych. Dlatego też trochę ryzykowaliśmy to, że on będzie miał więcej miejsca do rzutu i w drugiej połowie zaczął to wykorzystywać. Trafił dwie trójki, myślę, że poczuł po prostu się pewnie. I te rzuty po prostu mu wpadały. Powinniśmy może szybciej na to zareagować, ale koniec końców mecz wygraliśmy. To prawda, tak troszeczkę skupiliśmy się na początku na tych negatywnych, słabszych rzeczach, ale prawdą jest, że Anwil w pierwszej połowie grał tak jak w tym sezonie. 50 punktów zdobytych na wysokiej skuteczności, dużej łatwości gry w ofensywie. Później rzeczywiście te słabsze momenty, ale to co jest najważniejsze, to jest zwycięstwo. Posłuża się też trenerem Miliciciem, to już jest informacja z szatni, o tak powiem. Też sztuką jest grać słabiej, ale mimo wszystko wygrać. No na pewno tak, bo takie mecze będą się zdarzały. Sezon jest długi, nie będziemy wygrywać każdego spotkania 20-30 punktami, tak jak nam się to zdarzało w ostatnich kolejkach. Ostrów postawił twarde warunki. My się do tego dostosowaliśmy, graliśmy również twardo, po prostu mieliśmy pierwszą połowę dobrą, Ostrów miał drugą połowę bardzo dobrą i ten mecz stał się wyrównany, ale w końcówce to my zachowaliśmy więcej zimnej krwi, to nasze akcje były skuteczne i to my wygraliśmy to spotkanie. Paweł Lończyk, dzisiaj 10 zbiórek, to kolejny tego typu wysoki wynik. Prezentujesz bardzo, bardzo solidną formę w tym sezonie. Dziękuję. Staram się jak mogę. Dzisiaj ta ofensywnie ciężko było się dostać gdzieś tam pod kosz, bo zawodnicy z Ostrowa podwajali nas z nimi i Josipa, więc nasze akcje podkoszowe, o to było bardzo ciężko. Starałem się po prostu w inny sposób pomóc zespołowi, więc atakowałem zbiórkę i myślę, że będę się starał to robić i w następnych spotkaniach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.